Nazywam się Eusebiusz Zapadka, reprezentuję Radę Rodziców Gimnazjum im. Jana Pawła II i jednocześnie posiadam dzieci w zespole, dwoje dzieci w zespole szkół integracyjnych w klasie drugiej i w klasie szóstej. Więc tak jak będę, odniosę się do wczorajszego spotkania, które miało miejsce, które dzisiaj chyba 3 razy przesłuchałem, spać w nocy nie mogłem, niestety to dość duże emocje, chyba każdego nas dotyczą. I teraz tak, pierwszą rzeczą, która tam została poruszona, to jest kwestia demografii. I tak jakby tutaj również muszę powiedzieć do pana burmistrza, że mam mały dysonans poznawczy z tego, co pan przedstawił tutaj, bo na naszym spotkaniu, które odbyło się w naszym gimnazjum, takiej cyfry i takiej liczby nie padały. To, co przygotowała... Tylko zwróci pani uwagę, że tutaj mam... Nie podałam żadnych liczb z oddziałów przedszkolnych. Szanowna pani, ja przedstawiłam liczbę oddziałów, które są aktualnie we wszystkich szkołach i odniosłam to do bazy lokalowej szkół. Powiedziałam też, że będzie utworzonych 6 oddziałów bądź 7 oddziałów klas pierwszych. I to potwierdza pan burmistrz. Pani dyrektor, odniosę się do pani. Nie do końca, pani dyrektor. To znaczy, może w tym momencie dajmy skończyć jedno, co ktoś powiedział, bo tak to nie doprowadzimy do tego. Ja nie pozwolę w tym momencie, żebyście państwo dezawuowali tutaj całkowicie gimnazjum numer 2. Są emocje, te emocje będą. Nie myśmy je wywołali. Mówię, mam mały dysonans poznawczy odnośnie tego, co pan przedstawił, bo o cyfrach, o których pan mówi, czyli koszcie, na naszym spotkaniu w ogóle nie było mowy, bo nie był pan do tego przygotowany. Również pytanie, które padło z naszej strony, czy były jakiekolwiek konsultacje wprowadzone z kuratorium, czy były kontakty, czy cokolwiek wiemy, pani burmistrz powiedziała, że takich kontaktów nie było, bo kuratorium nie jest przygotowane. Tak? Pozwoli pani, że skończę, bo w tym momencie... Pani burmistrz. To też jest wszystko nagrane. Nie mówiłam, że kuratorium nie jest przygotowane, proszę pana, tylko że byliśmy jeszcze przed uchwaleniem reformy, o ile się nie mylę, z panem burmistrzem Kowalczukiem i proponowałam dla pani kurator spotkanie nawet w kinie w celu omówienia sytuacji związanej z reformą. A powiedziałam, dlaczego nie przyjechała, nie wiem. Ja kontaktowałem się telefonicznie z kuratorium w poniedziałek z pytaniem, czy taki kontakt był. Dostałem informację, że takiego kontaktu nie było, dlatego o tym mówię. No ale okej, w porządku. Tak. Proszę państwa, no w kompletnie jakiejś przeciwnej sytuacji tutaj zostałam postawiona, bo stałam się przedmiotem jakby przetargu i dyskusji między panią burmistrz a panem przewodniczącym. I to jest też dowód, zanim odpowiem wprost, zgodnie z prawdą, na pytania, które z państwa strony padają, to ja po prostu ze zdumieniem przysłuchuję się tej dyskusji, proszę państwa, i z wielkim smutkiem konstatuję, jak samorząd w Sokółce spolaryzował państwa środowisko. Nie wiem, co się stało. Co się działo przez te miesiące, przez te tygodnie, że dzisiaj mamy wyraźnie postawę konfrontacyjną różnych grup obecnych również, jak rozumiem, tu na sali, bo już się zorientowałam. Po drugie, grupa, jak rozumiem, pani zwolenników, pani burmistrz, ma również wsparcie w panu ekspercie, bo tak pana przedstawiono, domyślam się, że jest pan prawnikiem, bo powiedziano, że reprezentuje pan kancelarię. Moje pytanie, czy pan otrzymuje wynagrodzenie również za uczestnictwo w tej chwili w tym spotkaniu, czy tylko za szkolenie, które pan prowadził wczoraj w liczbie godzin z dodanymi dzisiejszymi? Jeżeli za publiczne pieniądze samorząd buduje sobie wsparcie w tak zwanych konsultacjach społecznych, to sytuacja jest co najmniej dyskusyjna. Dziękuję bardzo. I teraz odpowiadam na pytanie. Chwileczkę. Pan pozwoli, panie mecenasie, jak sądzę, że ja skończę i odpowiem na pytanie o kontakt z kuratorium pani burmistrz. Istotnie pani burmistrz z panem wiceburmistrzem kilka miesięcy temu odwiedzili mnie istotnie w kuratorium. W
Była to bardzo miła i przyjazna rozmowa. Umawialiśmy się na wszelkie kontakty wtedy, kiedy będzie trzeba. Pani burmistrz proponowała mi spotkanie nawet z udostępnieniem kina. Ja niestety z tej propozycji wtedy skorzystać nie mogłam. Natomiast chcę powiedzieć, że kuratorium jest przygotowane i poza tym spotkaniem i umawianiem ewentualnego spotkania żadnych innych kontaktów nie odnotowaliśmy. Dziękuję bardzo. Okej, czyli... Ale okej, w porządku, czyli wiemy jak było, znamy prawdę. Druga rzecz, która spadła na spotkaniu wczoraj, gdzie również pan ekspert cały czas to tak jakby akceptował i sformułowania, które tam padały. Kwestia chociażby demografii, która została poruszona tam i tego, ile dzieci mamy w gminie i tak dalej. Jeżeli chodzi o zespół szkół integracyjnych, chodziło tam, proszę poprawić mnie od razu, że tam około 25% dzieci z obwodu nie uczestniczy w systemie edukacyjnym. Nie przychodzi w ogóle do szkoły. Za granicą i tak dalej. Okej. I teraz. Okej. To było, co się działo, wszyscy wiemy, ludzie emigrowali, nie mamy pracy, ludzie młodzi szukają. I teraz, co zrobił rząd? Rząd wprowadził program 500+. Nie wiemy w tym momencie, proszę Państwa, jaki będzie efekt tego. Niestety musimy na to spojrzeć. Musimy na to patrzeć, bo tak jest, niestety tak jest. Przyrost naturalny zakładamy, że będzie rósł. Druga rzecz dość istotna, proszę pamiętać o tym, że mamy trzy czynniki zagraniczne, niestety takie, na które nie mamy wpływu. Nie wiemy, co się stanie z dziećmi naszych obywateli, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii, we Francji czy w Holandii. Jak skończą się tam wybory i czy te dzieci tu wrócą? Tego nie wiemy, bo to jest zbyt dużo zmiennych, które w tym momencie tak jakby są do rozważenia. Drugą rzeczą, którą rzuciła mi się w oczy wczoraj, niestety było porównywanie dwóch szkół. Nie było w tym momencie rozważania systemu szkoła numer 1, szkoła numer 2 i szkoła numer 4. Było porównanie tylko i wyłącznie ze szkoły numer 2 do szkoły numer 4. Czyli do obecnego gimnazjum. Czyli w tym momencie mamy trochę taka mała półprawda, bo jeżeli mamy mówić o reformie i sposobie patrzenia na te rozwiązania, które my lansujemy, to proszę zwrócić uwagę, że to są trzy szkoły podstawowe, nie dwie. I te cyfry, które są tam przedstawiane, powinny być rozpatrywane na trzy szkoły. Drugą istotną rzeczą, która tam cały czas była poruszana, to były oddziały. A gdzie dziecko? Gdzie dziecko? W tym momencie, w całym tym systemie, zwróćcie Państwo uwagę, że w tych prezentacjach niestety Państwo zapomnieliście o tych dzieciach. Zapomnieliście Państwo o tym. Pozwolicie, że my nie przeszkadzaliśmy Waszym przedstawicielom. Pozwólcie, że skończę bez żadnych przerw. Powołaliście się Państwo jako Rada Rodziców, słusznie. Przeprowadzona została w jednej szkole i w drugiej szkole ankieta odnośnie tego, ile dzieci chce zostać w tej szkole. I czy ktoś jest za powołaniem szkoły numer 4. To jest pytanie. Jakby tak spojrzeć metodologicznie na te ankiety, które Państwo przygotowaliście. Przecież to są ankiety, które sugerują odpowiedzi. Ale tak. Było powiedziane, ile było przeciwko. Trzy głosy były niewypowiedziane. Bo są sugerowane, bo są... Szanowni Państwo, jeżeli można. Bardzo proszę wszystkich o zachowanie spokoju. Pozwólmy wypowiedzieć się każdemu, dobrze? Będziemy przekazywać głos. W tym momencie większość osób, które przy tych ankietach się wypowiedziały, są za pozostawieniem status quo. Decyzją tak jakby naszą
tak jakby odpowiedzią, która została już podjęta po naszym spotkaniu z burmistrzem, my również zrobiliśmy taką ankietę, czy zrobiliśmy listę społeczną, gdzie chcemy powołania szkoły numer 4. Na tą chwilę, to nie są niestety dzisiaj, przekażę pani burmistrz, mamy zebranych około 360 podpisów mieszkańców Sokółki, którzy są za powołaniem szkoły numer 4 imienia Jana Pawła II. To jest Za chwilę, przepraszam, za chwilę będą mikrofon. Pozwolimy. Za chwilę. Przepraszam, czy ja mogę pana się o coś zapytać? Pan reprezentuje rodziców z gimnazjum, rozumiem, tak? Tak, a jednocześnie jestem... Dlaczego wy się wypowiadacie w ogóle? No chwila. Jednocześnie mam dzieci w zespole szkół integracyjnych, więc dlaczego pani odbiera nam demokratyczne prawo głosu? Powołujecie się państwo na konstytucję i w tym momencie inne ważne organy, ale proszę pozwolić mi skończyć. Za chwilę pan skończy i przekażemy głos dalej. Bardzo dokładnie. Proszę. Ważną rzeczą w tym całym systemie, czyli nawet powołując się na ten artykuł 205, jest prawo decydowania rodzica o tym, do której szkoły chce dziecko posłać. I tu apel do Rady Miejskiej, żebyście decydując się na ten ruch, wzięli to pod uwagę, żeby to rodzice decydowali, do której szkoły chcą dziecko posłać. Bo to jest w tym momencie najlepsze rozwiązanie dla nas wszystkich. Dlatego, że nie jest naszym zamierzeniem jeszcze bardziej się konfliktować. Bo to, co się stało, to przecież dla nas jest katastrofa. My przecież będziemy żyli dalej razem. To, co robimy wszyscy, w tym momencie opanujmy się i mówmy prawdę. Całą prawdę, nie półprawdę. Mowa jest tutaj o tym... Mowa jest tutaj również o tym, że gmina potrzebuje przedszkola. Z tego co pamiętam, rząd za poprzedniej ekipy bardzo się chwalił tym, ile to przedszkoli zostało otwartych, jakie to są subwencje na przedszkola, a czy gmina coś zrobiła z tym, żeby jakieś subwencje pozyskać? Czy ktoś coś słyszał, że są potrzebne pieniądze na przedszkola jakieś, bo jest problem? To jest retoryczne pytanie. To jest jeszcze jedna dość istotna rzecz, bo ten obiekt, jeszcze jest dość istotna rzecz dotycząca tego przedszkola, bo to jest obiekt, który teoretycznie jest, z tego co pan powiedział, zamortyzowany. To gdzie są te pieniądze z tej amortyzacji? Przecież z tej amortyzacji w tym momencie to są pieniądze, które powinny być przeznaczone na odtworzenie tego obiektu. A w tym momencie pod reformę szkoły podstawowej i reformę gimnazjum próbujecie państwo dodatkowo dołożyć przedszkole. Mało tego, chcecie przedszkole zrobić tutaj, gdzie mamy przygotowaną szkołę dla uczniów, gdzie rodzice się wypowiadają, że nie chcą zmian. Mało tego, trzeba wydać pieniądze po to, żeby te klasy, które są tutaj, przekształcić na zespoły przedszkolne i dodatkowo jeszcze przygotować klasy w nowym budynku, w nowym obiekcie. Gdzie tu logika? Odnośnie dwuzmianowości, która też tam na tym spotkaniu padła. I tutaj to, co pani dyrektor powiedziała. To jest raczej pytanie do psychologa czy socjologa. W jakim godzinach dziecko najlepiej przyswaja wiedzę? Czy w godzinach porannych, przed obiadem, czy po obiedzie? Zwróciliście państwo, to pani dyrektor powiedziała, że w tym momencie jest dość duże obłożenie świetlicy szkolnej, bo rodzice pracują, więc chcą, żeby te dzieci do tej świetlicy szkolnej przychodziły. To jest świetna wiadomość. Wreszcie w Sokółce ludzie mają pracę. Skoro mają pracę, stwórzmy warunki dla tych rodziców, żeby wszyscy mogli zostawić te dzieci w tym przedszkolu, nie tylko ci, którzy byli pierwsi. Tak? Tu przecież budujemy w tym momencie przyszłość tego miasta. Skoro mamy sukces,
postaci tego, że ludzie mają pracę, jest problem z miejscem w tej świetlicy, stwórzmy miejsca w świetlicy. Czemu tego nie zrobić? Znaczy nie wszystkie dzieci, proszę pani, w tym momencie mają prawo korzystać... Szanowni państwo, nie prowadźcie takiej polemiki. Ja proszę, żeby pan zmierzał już ku końcowi. To znaczy niestety tych rzeczy, które tam padły, było trochę więcej i to trzeba naprawdę zdementować, bo radni mają podjąć decyzję. To proszę, ale... Jeżeli mówimy o dzieciach i tak zwanym, tak padły tam sformułowania, spęd, zbieranina. Tak było, proszę przesłuchać. Mówimy o naszych dzieciach. Mimo wszystko nie wolno używać takich sformułowań w stosunku do dzieci. Przykro mi, ale tak to zostało w tym momencie odebrane. Dalej, powoływaliście się państwo na różne autorytety. Ciekawe, co na to by powiedział Korczak, jakby żył. Jakby w tym momencie zobaczył, jak my się zachowujemy wszyscy. Powoływaliście się państwo na Korczaka. Ważną rzeczą jest również to, gdzie państwo, czy też rodzice, powoływali się na osiągnięcia szkoły. Na pewne parametry, które z chęcią bym chciał dowiedzieć się, skąd rodzice to wzięli. Dlaczego o tym mówię? Bo państwo w tym momencie totalnie zdezawuowaliście nauczycieli z gimnazjum Jana Pawła II. Powoływaliście się na to, ile dzieci, jakie mają osiągnięcia, tak? Tylko nikt nie powiedział o tym, jakie są kryteria naboru do tej szkoły. I teraz moja córka, nie, mówimy o zespole szkół integracyjnych. Moja córka w momencie, kiedy złożyła podanie do gimnazjum, miała średnią 5.0, nie dostała się. Czyli w tym momencie mówimy, że w zespole szkół integracyjnych uczy się elita Sokółki, jeżeli chodzi o dzieci, i osiąga ponadprzeciętne wyniki, tak? Pozostałe dzieci uczą się w zespole szkoły gimnazjum im. Jana Pawła II. Pan ekspert w ogóle nie zdementował tego, jak można porównywać dwa różne systemy nauczania. To są przecież dwie różne szkoły w tym momencie, tak? Także proszę radni, żeby radni wzięli to również pod uwagę. Za chwilę bardzo proszę opanowanie emocji. Bardzo proszę. Bardzo proszę, ale też bardzo proszę pana o zmierzanie. Czyli to pani dyrektor zasymulowała w tym momencie tańce. Proszę Państwa, bardzo bym prosił Pana już o zmierzanie do końca wypowiedzi. Bo mamy tutaj naprawdę szereg osób, które jeszcze chciałyby zabrać głos. Zwróci Pan uwagę, że tam było powoływanie się, może faktycznie pozostałe rzeczy zostawię na jutrzejsze spotkanie. Ale jeszcze się odniosę do wypowiedzi Pana eksperta, który cały czas na naszych tym wczorajszym spotkaniu mówił o koszcie. Także tutaj raczej jestem skłonny przychylić się do sugestii pani kurator. My nie mówimy o koszcie. Edukacja w Sokółce niech stanie się inwestycją. To jest inwestycja w dziecko, to jest inwestycja również w nauczyciela, bo ci nauczyciele muszą się przygotować, muszą być przeszkoleni i muszą w tym momencie również mieć pracę. I o tym nie zapominajmy. To, co państwo proponujecie, w tym momencie niestety mocno skonfliktowało naszą społeczność. Pozostałe rzeczy, o które były na tych spotkaniach, zarówno tym medialnym, które było w szkole podstawowej numer 1 i pozostałe rzeczy, które były poruszone w zespole szkół integracyjnych, omówimy jutro. Jeszcze jedna taka dygresja tutaj już może prywatna. Warto by było, żebyśmy wszyscy, jeżeli to jest możliwe, dotarli do takiej książki księdza Tischnera.
jest w tym momencie, tak, gdzie jest mowa o etosie Solidarności. Proszę Przeczytajcie pana. To państwo. Proszę pana, dziękujemy bardzo.